Ostatnio coraz częściej trafiają do mnie laptopy biznesowe i pojawia się pytanie, który wybrać. Raz mam do czynienia z dużo droższym, z bogatą historią, innym razem tańszym, aczkolwiek niekoniecznie słabym. Dzisiaj zajrzymy do tej drugiej kategorii. Przedstawię Wam dwie propozycje od Asusa oraz zastanowimy się, dla kogo jest VivoBook Pro, a dla kogo VivoBook S. Zapraszam na materiał. Stawiając oba obok siebie, zamknięte, tuż po wyciągnięciu z pudełek wraz z kostkami ładowania, które są jedyną różnicą, można zastanawiać się, który jest który. Takie same pionowe szlify na aluminiowej górnej płaszczyźnie. Podobny układ na spodzie ze wskazaniem, iż tutaj już nie ma aluminium, a plastik, który po prostu dobrze imituje szczotkowany metal. Różnicą może się zatem okazać wyłącznie układ portów. W przypadku VivoBook S posiadamy dwa porty USB 2.0, czytnik kart SD, a po drugiej stronie HDMI, USB 3.0, USB typu C i combo jack. W tym wypadku Pro ma przewagę. W jego obrębie poza wcześniej wspomnianym zestawem znajdziemy jeszcze miejsce na Ethernet, co pozwoli w łatwy sposób doprowadzić połączenie kablowe z internetem. Mimo wszystko jednak różnic wciąż mamy niewiele, a największą są delikatnie obszerniejsze gabaryty wersji dla profesjonalistów, chociaż to też brzmi w sumie dziwnie, bowiem oba sprzęty, jak za chwilę się przekonacie, dysponują podobną wydajnością. Najpierw jednak rzućmy okiem na to, co widać na pierwszy rzut oka po otwarciu, bo tutaj faktycznie różnic jest więcej. Przede wszystkim ekrany, bo ten w przypadku Pro niestety nie może poszczycić się wybitnie szczupłą rameczką. Mimo iż obie matryce to 15-calowe matowe IPS-y, to w obrębie S-ki całość prezentuje się po prostu bardziej elegancko, chociaż takie zmniejszenie ramek zaowocowało zmniejszeniem i spodniej części, ale o tym za chwilkę, bowiem chcę zwrócić Waszą uwagę na jakość wyświetlanego obrazu oraz kamerki. Matryce są zwykłe, nie zachwycają ani nasyceniem barw, ani głębią czerni, można na nich pograć, można coś obejrzeć, można zmontować film, ale szału nie robią. Podobna sprawa tyczy się kamerek, które są raczej miernej jakości, jak niemal we wszystkich urządzeniach, gdzie tego typu rozwiązania są wbudowane. Ich jakość pozwala na prowadzenie rozmowy. To wszystko. Teraz dopiero można przejść do klawiatury i zabawy w wymienianie różnic. Przede wszystkim aluminiowe pokrycie w Pro, a w S już plastik imitujący aluminium. Pro posiada również niewielki, ale obecny panel numeryczny. Mniejszy brat niestety nie, chociaż ze względu na to poszerzono kilka głównych przycisków użytkowych i funkcyjnych, co doskonale wpływa na ergonomię względem uciśniętej klawiatury w Pro. Obie klawiatury są również podświetlane z opcją regulacji oraz mają multimedialne skróty. Nie brakuje jednak znanego dla Asusa wykonania samych klików, które wiele osób uznaje za średnio wygodne. Ja natomiast jestem do tego konkretnego płaskiego kliku przyzwyczajony od lat, więc ominę gusta, a przejdę do faktycznej wady. To jest uginanie się klawiatury, a w zasadzie jej maskownicy na środku, czego doświadczy chyba każdy użytkownik VivoBooka, ZenBooka i innych ultrabooków od Asusa. Pozwolę sobie zaczepić również o touchpady. Są duże, wygodne w obu przypadkach, a w S-ce doposażono go również o czytnik linii papilarnych, czego w wersji Pro nie uświadczymy. Najistotniejsze w obu konfiguracjach jednak pozostają wnętrza, które zapowiadają się całkiem obiecująco, jeżeli chodzi o pracę, multimedia, a nawet jakieś drobne gierki. Najpierw VivoBook S. Tutaj na pokładzie znajdziemy i7-7500U o taktowaniu 2,7 GHz, 8 GB RAM-u DDR4, dwa dyski, z czego pierwszy to SSD i posiada 256 GB, a drugi HDD o pojemności 1 TB. Jako uzupełnienie otrzymujemy kartę graficzną GT940MX, która definitywnie do wybitnie słabych również nie należy. Pogracie na niskich czy na średnio niskich w 30 fps, a może nawet ponad w 30 klatkach, jednak to definitywnie nie jest laptop skierowany przede wszystkim dla graczy. Niemniej fani CS-a na niższych rozdzielczościach ponad 100 klatek spokojnie osiągną. Wewnątrz znajdziemy również baterię, która teoretycznie ma starczać na 8 godzin pracy, jednak rzeczywistość okazuje się być około godzinę krótsza w przypadku pracy i około 2 godziny krótsza w przypadku oglądania mediów. Co do gier, niestety musicie się pogodzić z wynikiem na poziomie godziny do 1,5 godziny. Przy renderowaniu czy pracy w Photoshopie
również warto zadbać o dostęp do energii, bo programy potrafią nadwyrężyć podzespoły, podobnie jak gry, szczególnie w finalnych etapach naszej pracy. Na deser w obrębie tego laptopa również głośniki, które wcale nie są tragiczne pomimo cienkiej obudowy. Sonic Master wspiera brzmienie VivoBooka S i to faktycznie słychać. Oglądanie filmów jest miłe, muzyka trochę gorsza jednak jak na taki laptop i głośność i czystość zupełnie zadowala. Czym zaskoczy nas z kolei wersja Pro? Tutaj i7-7700HQ o taktowaniu 2,8 GHz, do tego 16 GB RAMu DDR4 oraz identyczny układ dysków, czyli SSD 256 GB oraz HDD 1 TB. Różnicę robi jednak lepsza karta graficzna, a konkretnie chodzi o 1050, która zdecydowanie lepiej wpływa na pracę laptopa w wirtualnych uciechach. Owocem takiego układu jest naprawdę dobra wydajność, jak na biznesówkę w grach, i nawet detale wysokie w najnowszych tytułach zdecydowanie pozwolą wykroczyć nierzadko poza 40 klatek na sekundę i to przy pełnym Full HD. Dobrze, prawda? Bardzo, a przecież to wciąż niby kompaktowa, lekka konstrukcja do noszenia na spotkania. Dopisek Pro jednak do czegoś Asusa zobowiązał i widać to definitywnie właśnie podczas grania. Na tym laptopie wyrenderowałem również owy materiał wideo, który możecie obejrzeć na kanale, a całość przebiegła zupełnie sprawnie i bez przycięć. Czas pracy natomiast nie odbiega znacząco od poprzednika. Około 6 godzin pracy na baterii przy lekkich zadaniach. Dopiero mocniejsze zadania sprawiają, że bez kabla posiedzicie 1,5 godziny do 3 godzin, zależnie od tego, czy mówimy o grach, czy projekcji filmów. Za wydajność jednak oczywistymi brakami w długości działania musimy zapłacić. Na minus również głośniki w tym wypadku. Niby też markowe, bo Harman Kardon, ale grają płasko i ulegają mniejszemu VivoBookowi S. Owszem, wciąż można pooglądać filmy, wciąż można posłuchać muzyki, ale brakuje odrobinę tej głębi, która w mniejszym bracie jest odrobinę lepsza. Jak więc widzicie, mamy trochę podobieństw, różnic, ale znajdą się też wady, które w obrębie obu laptopów spotkałem. Chodzi konkretnie o dwie rzeczy, a mianowicie ciszę i temperatury. Laptopy potrafią być słyszalne nawet przy zwykłej, codziennej robocie. 3D Mark czy przykładowo gry sprawiły jednak, że laptopy są mocno słyszalne i tłoczą litry gorącego powietrza, które stopniowo rozgrzewa aluminium i plastik w przypadku obu laptopów. Po kilkunastu minutach obudowy są nieprzyjemnie ciepłe, a jedyną opcją na uniknięcie wiecznego szumu są słuchawki. Małe budowy i stosunkowo mocne wnętrzności definiują właśnie takie, a nie inne poziomy szumu oraz temperatury i raczej nie jest to rzecz do uniknięcia, kiedy z założenia laptopy mają być małe, lekkie, stylowe, a jednocześnie pozwalać na efektywną pracę i rozrywkę. Wnioski zatem? I jeden, i drugi VivoBook są naprawdę pozytywnym zaskoczeniem w moich rękach. Jestem odrobinę przyzwyczajony do ZenBookowej jakości i nie sądziłem, że VivoBook będzie w stanie jej dorównać, ale jednak to się stało. I S i Pro to bardzo solidne urządzenia. W cenie od 3000 zł otrzymacie VivoBooka S z przeznaczeniem bardziej skonkretyzowanym na pracę, a za około 1000 więcej dostaniecie jeden z kilku wariantów VivoBooka Pro, który może okazać się dobrym, uniwersalnym laptopem na każdą okazję. W ramach tych sum otrzymujecie kompletne w swoich kategoriach urządzenia z solidnym wnętrzem, dobrym wykonaniem i może odrobinę gorszymi matrycami, ale wciąż zapewniającymi komfort użytkowania. A wy, którego chętniej byście przygarnęli? Dajcie znać w komentarzach i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia, cześć!